Za Mateuszem Kowalczyciem drugi występ w pierwszym zespole Łódzkiego Klubu Sportowego. Mateusz, jak się dzisiaj grało? Nie, no na pewno szkoda punktu. Wszedłem w 65 minucie. Dawałem się wszystko, szkoda. Były sytuacje, nie udało się. Teraz trzeba się podnieść, jesteśmy w kryzysie troszeczkę, zgarnąć teraz 3 punkty w środę, w następny weekend i walczyć cały czas o te baraże, o awans do Ekstraklasy. Dzisiejszy mecz bardzo emocjonujący. Po tej pierwszej połowie, gdzie nie oddaliście żadnego celnego strzału, w drugiej można powiedzieć, że praktycznie nie schodziliście z połowy rywali, ale piłka nie chciała wpaść, jak zaczarowana. No właśnie, tak jak wcześniej wspomniałem, szkoda tych sytuacji. W drugiej połowie porobiły się luki, było więcej miejsca. Stwarzaliśmy sobie tę sytuację, szkoda, ta piłka nie chce wpaść, ale wierzę w to i wiem na pewno, że tak będzie, że te sytuacje będą, będziemy strzelać gole i zaczniemy zdobywać punkty i wygrywać mecze. Jakie miałeś myśli wchodząc na boisko, jakie miałeś myśli słysząc ostatnie wskazówki od trenerów? Długo czekałem na ten moment, żeby wyjść na takim stadionie, przy takiej publiczności. Czułem wiadomo stresik przed wejściem, zawsze to będzie, ale jak wszedłem na boisko totalnie, jakby o tym nie myślałem, wytłumiło się wszystko w mojej głowie, starałem się jak najlepiej tylko potrafiłem. No i co, niesamowite przeżycie. Za tobą to był drugi twój występ. Trudniej się grało w Jastrzębiu, kiedy debiutowałeś, czy dzisiaj, kiedy już troszeczkę tym dobrym występem w Jastrzębiu rozbudziłeś oczekiwania kibiców wobec swojej osoby? Wiadomo, mecz z Jastrzębiem był też trochę inny. Jastrzębie jest totalnie innym zespołem pod względem bardziej charakternym, walczącym. Tutaj była bardziej piłkarska wymiana. Inaczej się grało, czy trudniej, czy łatwiej, nie mi to twierdzić. Tak naprawdę tutaj inaczej czułem się wchodząc na ten stadion, bo jednak to robiło wrażenie, ci kibice. Ten mecz bym powiedział, że był dla mnie cięższy pod względem mentalnym, psychicznym. Twoja dobra postawa została doceniona przez trenerów kadry narodowej. Jedziesz na zgrupowanie zespołu do lat 18. Jesteś zaskoczony tym powołaniem? Na pewno czy zaskoczony, ciężko mi powiedzieć, ale długo na to czekałem. Cieszę się, że w końcu to nastąpiło. Czy tak naprawdę ŁKS dał mi tą szansę, żeby pojechać i grać teraz, być na tym zgrupowaniu reprezentacji Polski. Trzeba się teraz dobrze zaprezentować, żeby to skutkowało tym, że w przyszłości będę grał dla reprezentacji, czy to młodzieżowej, czy to już później wyżej. To powołanie, to spełnienie kolejnego piłkarskiego marzenia? Na pewno, to kolejny krok, żeby dojść, jakby uzyskać pełnię swojej kariery. Mega jakby dla mnie przeżycie i nie mogę się doczekać, kiedy będę mógł zagrać ze żółką na piersi. W ostatnich tygodniach wszystko bardzo szybko dzieje się w twoim życiu. Awans do pierwszej drużyny, wyjazd na zgrupowanie do Turcji, debiut w pierwszej lidze, teraz powołanie do reprezentacji. Jak sobie z tym radzisz, jak to wszystko odbierasz, co się dzieje wokół siebie? No, tak jak pan powiedział, wszystko dzieje się bardzo szybko. Jeszcze w styczniu zaczynałem przygotowania z pierwszą drużyną, dopiero wchodząc tu. Później obóz, debiut, teraz reprezentacja. Naprawdę wszystko dzieje się bardzo szybko. Jest to dla mnie mega wyróżnienie, mega się z tym czuję. Czuję, że jestem w formie, teraz tylko to utrzymać i jechać z tym dalej, tak? Co zapamiętasz dzisiaj z tego pierwszego występu tutaj na Stadionie Króla przy Alei Unii? Myślę, że samo wejście na boisko, gdy kibice mnie przywitali brawami, mega mi się zrobiło ciepło, fajnie się z tym czułem. Czuję, że jestem tu chciany, że mogę dać tej drużynie jakość i co będzie skutkowało przyszłym awansem, tak? To co, teraz pora na pierwsze tak zwane liczby, bramki, asysty? Na pewno, będę się o to starał i walczył. Mateusz Kowalczyk, raz jeszcze gratulujemy powołania do kadry i czekamy na kolejne udane występy w biało-czerwono-białych barwach. Pozdrawiam wszystkich, do widzenia.